Skamieniałości, które przede mną leżą, to szczęki bardzo niezwykłej ryby pancernej. Ryby pancernej, czyli plakoderma, który posiadał je bardzo wydłużone, ale tylko połowa tej szczęki znajdowała się w paszczy zwierzęcia. Cała reszta wystawała bardzo daleko do przodu, stanowiąc rodzaj takich jakby kolców wychodzących z dolnej szczęki. Szczęki te posiadają jeszcze jedną niezwykłą cechę. Mają takie zęby, taką ząbkowaną krawędź, a były to wyspecjalizowane zęby, ponieważ były ostre, stożkowate, zakrzywione ku tyłowi, dzięki czemu każda ofiara, która została złapana w taką paszczę, chcąc się wyrwać, nabijała się na te zęby jeszcze bardziej. Był to bardzo groźny drapieżnik. Sama czaszka tego zwierzęcia, bez tego wystającego elementu, obejmowała około 80 cm. Cała ryba przypuszczalnie miała ponad 2 metry. Pierwotnie te kolce były znane już w latach 50. Opisał je polski wybitny paleontolog Julian Kulczycki z Gór Świętokrzyskich i opisał je jako kolce płetwowe jakiejś dziwnej ryby. Dlatego nazwał tę rybę alienacanthus, czyli coś obcego, coś dziwnego. Dopiero po latach, prowadząc swoje badania w Górach Świętokrzyskich nad plakodermami, nad rybami pancernymi, doszedłem do wniosku, że te kolce to nie są kolce płetwowe, a szczęka ryby, bardzo dziwna. I wspólnie z kolegami, z koleżankami z Szwajcarii, z Niemiec, z Francji, doszliśmy do wniosku, że te szczęki z Gór Świętokrzyskich pasują do podobnych skamieniałości, nieco bardziej kompletnych z Maroka. I wspólnie dokonaliśmy charakterystyki tej ryby pancernej, która jest jedyna w swoim rodzaju, która pokazuje niezwykłe wyspecjalizowanie, niezwykłe kierunki ewolucji ryb pancernych, a należy pamiętać, że Devon to był wczesny etap ewolucji kręgowców. I pokazuje również, że same ryby pancerne są wyjątkową grupą. Jest to grupa siostrzana rybom kostnoszkieletowym, czyli również kladystycznie nam, ludziom. I pokazuje również, że te ryby pancerne nie były prymitywnymi, konserwatywnymi zwierzętami, ale takimi, które były bardzo plastyczne, które bardzo szybko potrafiły ewoluować, dostosowywać się do nowych warunków. No, taka sytuacja jak ta jest unikalna, ponieważ dzisiaj jest znana tylko jedna grupa ryb, która niewielkich rybek kilkunastocentymetrowych, które żyją w Oceanie Indyjskim, które mają również tak wykształcone szczęki. Szczegółowy opis tej ryby, całą anatomię szczęk oraz reszty szkieletu, które opisaliśmy, są zawarte w najnowszym artykule w Royal Society Open Science. Jest tam zarówno główny artykuł, rekonstrukcja wyglądu ciała tej ryby, jak i supplementary materials, gdzie są bardzo szczegółowe analizy poświęcone tym skamieniałościom. Zespół był międzynarodowy, działaliśmy wspólnie razem z koleżankami i kolegami ze Szwajcarii, Niemiec i z Francji.